Dzień dobry Państwu, PS 2021. Lecimy z tematem. Od razu uprzedzam, w tym nagraniu ruszamy z MyCrabem i nie będzie tutaj meczu na początku. Dzisiaj gram z Filipem prawdopodobnie, jeszcze Wam to potwierdzimy, ale prawdopodobnie dzisiaj o 19 gramy finał w PSA 2020 i dopiero o 21 z Wami będę grał na sesji live MyCraba i zobaczymy sobie, jak gameplay działa, bo nie chcę się przestawiać, jak już powtarzałem wcześniej. Więc od razu jedną rzecz, jaką zauważyłem w menu, to Wam pokażę. Jak wejdziecie sobie w settings i wejdziecie w system settings, to w dim settings, tego wcześniej nie było, możecie sobie wybrać, jak macie jakąś wersję z jakiegoś klubu, żeby wyświetlało Wam zawodników z tego klubu. Dlatego ja na przykład, z racji, że kupiłem Manchester United, to jak widzicie teraz, jak jestem w menu, to mi wyświetla samych zawodników z United. No i to jest taki tam bajerek, nic specjalnego, ale właśnie tak to działa. Dobra, zacznijmy sobie Minecraft. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Dobrze, mamy zawodników w formie. Jest to liga brazylijska. Poznaję te kluby, bo wiem, bo teraz graliśmy to 2-2. Normalnie to bym nie miał pojęcia, co to jest w ogóle. Witaj w MyClubie. No to, że możemy tam zbudować własny klub. Rewelacja. Mamy, no to tutaj Polak Rodak wybieramy. Gdzie to jest? Place name. Aha, to w tym roku, czekajcie, ostatnio miałem Wieliczkę, nie? To w tym roku weźmy sobie na przykład... Czekajcie... O! Damy sobie Małą Wiedźmię, zawsze śmieszam te nazwy, jak wiecie, jak macie... jak macie dużą wieś i małą wieś obok siebie. To weź mi powiedz, gdzie mieszkasz. No w małej wsi, no dobra, to wie. Tak, pośmialiśmy się już, ja tutaj wpiszę szybko tą nazwę, niech będzie, chociaż to sobie wybrałem, też muszę teraz szukać tych znaków, o, dobra. Później ktoś będzie do mnie pisał, o, byłem Janek u ciebie wczoraj, ja takie, tak? Ciekawe. O, patrzcie, jest, tego wcześniej nie było, albo im się zmienił znak, nie wiem, tak mi się wydaje, w każdym razie, co tu się porobiło? Uber Eats, i co jest to? League M też jest teraz sponsor, albo im się pozmieniały loga, albo teraz doszły licencje dodatkowe, ale jaja. Swoją drogą, jeśli chodzi o licencje, zrobimy sobie osobny odcinek, jak tylko znajdę jakiś fajny patch, który będę mógł Wam polecić darmowy, to na pewno wrzucę odcinek na ten temat. No dobrze, no to my oczywiście bierzemy w tym przypadku Manchester United. I... nazwiemy sobie ten zespół po staremu, czemu nie, to nie będzie wiadomo, o kogo chodzi. Ok. I commentary name, nie wiem, co tu możemy sobie dać. A, wow, dobra, do default, już wolę mieć default w takim razie. No i dobra, teraz wybieramy menadżera. Zobaczmy, co tu mamy do dyspozycji. Mamy oczywiście Fischera, który prawdopodobnie będzie najlepszy z tego wszystkiego, ale przyjrzyjmy się tematowi. 4-2-3-1 z long passem, wide'em i w dodatku conservative all of defense od razu odpada, jeżeli chodzi o mnie. Aramburu, possession game, wide i wide w defensywie odpada, jeśli chodzi o mnie. Fischer, no jestem prawie pewny, że go zaraz wezmę, ale zobaczmy, co jeszcze ten rolldown prezentuje. Czy trzech obrońców z possession game? Akurat w obronie ma spoko ustawienia, ale to jest trzech obrońców. Nie, no dobra, bierzemy Fischera, nie wygubiajmy się tutaj. Mogliby zmienić tych trenerów czasami. Aha, i tu bierzemy gości na wypożyczenie. Lewy ma 92 overalla, bardzo dobrze. Weźmiemy sobie jakiegoś typa, który w miarę hazardowi zmniejszy i overall, tak samo jak w tym, jak w FIFA. Ale w sumie czemu? Ja nie wiem, nie wydawało mi się, żeby on w tym sezonie gorzej grał, ale też nie śledziłem, nie wiadomo jak, więc nie wiem. Arnold też ma 87, widzę w PS-ie, nieźle. Ja nie wiem, czy ja sobie Kantę nie wezmę do środka pola, chociaż nie, no potrzebowałbym jakiegoś napadziora normalnego. Wiecie co, to sobie wezmę chyba w takim razie... To dawaj tego Hazarda, 7 spotkań, bo ja też patrzę na to, żebym mógł chociaż trochę nim pograć. Na SS-ie gdzieś go tam damy, nie? Do przodu. No to jest mój zespół początkowy. On zaraz się zaktualizuje, prawda? O weteran, bonusy i inne rzeczy ciekawe. Dzisiaj sobie w tym odcinku będziemy właśnie to... Ja to przejdę, bo za to dostajecie też bonus, wiecie? Więc opłaca się to przeklikać X-em, od razu Wam mówię.
Przeklikajcie to sobie na początku. Tylko X wystarczy, żebyście wciskali to. O, dzisiaj będziecie dostawali punkty za to. Wystarczy tylko X wciskać, naprawdę. Jeszcze dostaniecie złotą piłkę. Można dać skip, ale mówię wam, lepiej, o, kogo tu możemy trafić. W sumie jakby mi się trafił Matuidi albo taki Ibra. O, Robben X-a można trafić też. No, spoko. Pewnie Javi Martinez jak zwykle co roku na początku mi wpada, więc tutaj pewnie też wpadnie, ale zobaczmy. Jakaś nowa animacja, nie? To co było, ale tego należało się spodziewać. O panie, co? Od kim ty jesteś? A Dziuba to jest, kurczę, no właśnie tak mi się wydawało, ale nie widziałem go tam nigdzie. A to jest bardzo fajny traf. To jest bardzo fajny traf na początek. Gruby się będzie tam przepychał w ataku, bardzo dobrze. Dobra, klikamy dalej X, to tak sobie będę właśnie tutaj, to co samo co roku, tak i tutaj, że możemy sobie wybrać zawodnika, oczywiście, wspaniale, ciekawe kogo nam dadzą, jakiegoś Sirelinga, nie ma to jak marnować 4 gwiazdki na jakiegoś Sirelinga, no dobra, niech będzie, no, jak każą to biorę, no. Kto to jest w ogóle? Ale zawsze tam widzicie, GP wpada. Auction House też wiemy jak działa. Mówię, ja to wszystko wiem, ale klikajcie ten X, bo to wam w niczym nie zaszkodzi, a tylko dostaniecie chyba końce jeszcze za to później. Już pomijając te wszystkie GP, nie jestem pewny, czy jakbyście dali skip, czy by to zaliczyło wtedy, więc mówię, no warto tutaj pospomować. Dobra, chyba mamy już to ukończone, więc zobaczmy co dostałem w Minecraft Records. No, właśnie. Tutaj dostaliśmy jakieś rzeczy od razu 150 tych. 150 Minecraft coinsów. Ty, ale gdzie są moje Minecraft coinsy, które ja dostawałem? Może w inboxie będę miał. Za wersję, nie? Może najpierw tak, ja powinienem mieć tu gdzieś Beckhama. Dobra, jest Beckham, są stroje, jest Messi. A gdzie są moje coinsy? A tu są. Dobra, wszystko się zgadza. No dobrze, to bierzmy tutaj, oczywiście bierzemy Messiego do składu. Na początek w ogóle dam opcję taką, że wow. Okej. No dobrze. Jest Lionel. Receive all sobie damy, tylko jeszcze sprawdzę co ja tu mam. United Edition Contents. Okej, okay. Veteran bonus 3 i ty, to ja dostałem jakiegoś weteran bonusa jeszcze za mecz day, ale jaja. Może mi policzyły te mecze, które grałem w Mistrzostwach Świata, wiecie? Może to jako mecz day mi policzyło. I dlatego mam tutaj coś. No mi tam pasuje, nie? No narzekać nie będę. 3000 końców. Dobra, no to wiecie, no tu będziemy mieli pack opening w tym odcinku. Po prostu najzwyczajniej w świecie. I ułożymy sobie od razu jakiś ten skład. Co tu się w ogóle... Dobra. Dwa kolektor boxy są. Sprawdźmy, co tu jest grane. 5 razy aż. To jest kolektor box, więc ja nie będę mógł tu trafić duplikatów. I tu są legendy, tak? I to jeszcze... Zaraz, to jest Iconic Moments? Co ty gadasz? O panie kochany, ja się... Ale to jest to, co ja wam mówiłem od razu na początku. Że ja już zaraz będę skład miał praktycznie gotowy. Dają nam takich gości na samym starcie jeszcze jako Iconic Moment. W sensie, no na początku to jest wiecie, o fajnie, będą miał legendy. Ale bierzcie pod uwagę, że prawie wszyscy będą mieli to samo, w sensie... Ajajaj, no ale należało się tego spodziewać. Dobrze widzieliśmy jak to wyglądało w zeszłym roku. No dobrze, no to z tych legend, które tu mamy, kogo bym chciał? Bergkampa i Van Bastena, bo nie miałem ich w zeszłym roku. Dopiero miałem, tu miałem. Hulita mógłbym mieć, bo też go nie miałem. Iniestę, Vieira i Carlosa. Ich bym chciał, bo ich nie miałem. Co nie znaczy, że reszta jest słaba. To sobie zaraz otworzymy. Kurde, no lipa, w sensie no, od razu na początku dostajemy takich koksów. Kogo tutaj mamy? Też nie można trafić duplikatów, no masz. Kolejny, tutaj jeszcze chyba w postaci Future, tak? No bo Messi ma jeden więcej, Ronaldo też ma, Lewandowski ma jeden więcej, Aubameyang 91, De Jong ma 90. Okej, okay, no... O, nie wiem co mam, co mam na ten temat powiedzieć. Dobra, Special Agent. Tu ma jeszcze Beckham i do tego Premium Agent. Dobra, zacznijmy od tego premium Agent, bo to będzie najsłabszy na pewno z nich wszystkich. No tu można trafić dosłownie wszystkich, ale małe szanse są na to, że jakby to było jakieś złoto, jakby jakaś złota piłka tu wpadła, to bym się ucieszył. W sensie, wiecie, to problem polega na tym, że no tutaj już nie oszukujmy się, Minecraft nie polega na tym, że zbieramy skład. My ten skład dostajemy gotowy na początku.
I właściwie to jest na zasadzie takiej, że z dostępnych zawodników tworzymy sobie taki skład, jaki chcemy, tak? Czyli że dajemy dokładnie tych zawodników, których chcemy mieć, ale dostęp do nich jest bardzo prosty, więc... O! Ten pan jest akurat dobry, bo na początku mogę mieć ciężko z obroną, a on jest przynajmniej szybki z tego, co pamiętam, więc to jest spoko. No dobrze, odbierzmy sobie tego Beckhama i zobaczmy, jak to wygląda w jego statystykach. Wow. Beckham. Od razu sobie sprawdzę. 35 leveli, szybki jest, to jest ciekawe. Kicking power, no wiadomo, że tutaj podania i to wszystko, no ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. Inspire na wszystkim, jeszcze skill do strzałów i do podań. I jeszcze ma jeden wolny slot na interception, no to jest mega, mega karta to jest w tym momencie. I jego można tam wyboostować na 100 overalla, tak? Jakieś chore liczby. Także, no to jest mega koleś i w sumie spoko, wolę. O panie, różowa animacja, okej, okay. Czyli dodali tą jedną animację, to nie jest tak, że teraz dostajemy, wiecie, że nam się trafia jakiś zawodnik spoza ligi. Co jest, co to jest, Palpatine, co tu się dzieje? Co on mi chce tymi palcami zrobić? Nice. Okej. Nie wierzę, jak już spojrzał na mnie na początku, to miałem taki what? Okej, dobra. No dobrze, przynajmniej tą animację dodali, tak? To zobaczmy sobie teraz, kto wpadnie z tych future'ów. Masakra w ogóle, co ja będę miał skład za skład na początku? No pogramy sobie ze składem dziś wieczorem. Co jest tu? Liga hiszpańska może? Może Messi? Może Messi? Nie wierzę. No i weź tu graj w tą grę, no. I na początku dostaję Messiego Futura 95. I na co by wam był ten Messi, co? Z tej edycji Barcelony, jak ja już też mam Messiego, kurczę blade. Wiem, że to jest starszy Messi i tak dalej, ale... Messi, tak dokładnie. Ale mimo wszystko nie po... No dobrze, no to dodajcie mi jeszcze Lewandowskiego i ja tego Hazarda to mogę sobie wypożyczyć, wiecie, nie wiadomo po co. Tak naprawdę. Nie, tak naprawdę dobrze by było, jakby mi kogoś do obrony dali, bo tam będzie ubolewał mocno. Znowu Barcelona, kogo? O, gruby! A propos. Fajnie. To jest dobre, to tak a propos, no to dobra, to jeszcze teraz albo lewy na przykład jakby wpadł, albo jakiś środkowy pomocnik, albo drugi obrońca, to już mi jest obojętne, nawet bramkarz mógłby być, nie wiem, czy tam jakiś był do wyciągnięcia, chyba nie. Coś mi tą Barceloną sypie, ja nie wiem, czy oni chcą, żebym ja przegrywał w tym roku, czy o co chodzi. A to kto? Juventus. No nie mówcie mi, że to jest Ronaldo, no właśnie, obrońca, dobra, już myślałem. De Ligt! I czego chcesz wiedzieć? Czego chcesz więcej? To jest jakaś masakra, człowieku, to oni z roku na rok, to co my za rok będziemy dostawać zawodników po 100 overalla na początku? Przecież to jest jakaś masakra, ty 38 level i ja takiego gościa dostaję na... Ajajaj, no niedobrze, niedobrze. No dobrze, znaczy niedobrze. Collector box. Jeszcze 5 legend, no dobra. Tutaj obojętnie kto się nie trafi, z tych 5 trafów na pewno będzie ktoś wartościowy. A może nawet będzie więcej niż jeden ktoś, zobaczymy. Bayern, tak? Nie. Vieira. Okej. Okay. Dobrze, jego nie miałem jeszcze. Jego jeszcze nie miałem, nie udało mi się go trafić poprzedniej. Co oni mają z tym Palpatinem? Co oni co mi tu zrobić? Co jest grane? No, nawet na ich statystyki nie patrzę, bo ja wiem, że oni mają je porąbane, to w ogóle... Zresztą znam ich z poprzedniej edycji, tak, to jest dla mnie jakieś żadne zaskoczenie. Wow, legenda! O Boże. Czyżby Bergkamp? Nie, Van Basten. No to patrzcie, bogowie Konami chyba mnie wysłuchali i mi dają zawodników, których nie miałem jeszcze do tej pory. Okej. Okay. To jeszcze poproszę Julita. Bo atak już mam. Poproszę Julita, Roberto Carlosa,
i nie wiem, czy ktoś tam na bramkę był, bo bramkarz by mi się przydał. No Carlos to nie jest. Nedved? Bergkamp. Kurde, no patrzcie, no dają mi gości, których nie miałem w poprzedniej edycji. Co jest? Co wy macie z tą ręką? Co wam kazali ją tak trzymać? Co jest? Patrzcie, aż mu się trzęsie. No dobra. Dobra, atak już mam. Chociaż nie, Messi pójdzie na AMF-a, Bergkamp i Van Basten. Atak już mam. Środek obrony już mam. Vieira. CMF jakiś. Iniesta? Coś teges? Obrońca? Bramkarz? Nie pamiętam, czy tam bramkarz był właśnie. Wydaje mi się, że nie było żadnego. Może Kant był? Nie jestem pewny. Ale nie, już nie chcę napastników, proszę. Już mnie nie dawajcie napastników, bo już mam. Torres? Chyba. Rummenigge. No dobra. No dobra, no to... No dobra, ostatni. Nie jestem, mi dajcie. Albo Hulita, please. Przecież Huli też jest ofensywny i nie jestem, mi dajcie. Albo Puyola. Teraz dostanę w twarz Inzaghi i tyle mi będzie z tego. Puyol. Tak, to jest Puyol. Dobrze, dobrze, dobrze. Z tego jestem bardzo zadowolony. Jego trafiłem prawie na samym końcu poprzedniej edycji, teraz go dostaję na początku. No to... Wiecie co, ja wam coś pokażę, w sensie już pomijam to, że jeszcze mam 3000 końców na koncie ponad i to ja będę chciał na pewno jeszcze jedną paczkę z bramkarzem otworzyć, bo bramkarz tu mnie będzie bolał, ale ja wam pokażę jedną rzecz. Zaraz pójdziemy sobie też po jakiegoś normalnego menadżera, ale chcę wam pokazać, do czego Konami doprowadza tym, co robi. Rzućmy sobie tych zawodników, których ja... A, jeszcze przecież mam Beckhama, no to tak, no to przecież mogę go dać na CMF-a, zapomniałem o tym. Okej. Okay. Idzie to w ten sposób. No, nie wiem, czy mi to pomieści mój menadżer, chyba pomieści. Tak, pomieści na pewno. To mamy tych typów. Teraz tak. Rummenigge. I Van Basten. I Puyol na bok. I Van Hal... Jeszcze tylko bramkarza jednego CMF-a potrzebuję. I już wam mówię, co mam na myśli, do czego Konami doprowadza. Nic jeszcze nie zagrałem w tą grę. Patrzcie, jaki mam skład. Ani jednego meczu. Ja tylko otworzyłem paczki. Właściwie kupiłem edycję, która kosztowała mnie 10 zł drożej, czy tam 15 niż normalna. I miałem bonus za legendy z poprzedniej edycji, gdzie na końcu te legendy można z pasem w nosie było wydostać z tego boksa, który miał zwiększony drop, bo to było widać, że drop jest zwiększony. I teraz zauważcie, do czego to doprowadza. Bergkamp 93 jest u mnie na ławce rezerwowych na początku MyClub'a. Czajcie to? Ja nie mam gdzie go tutaj dać, bo już mam zapełniony atak, oczywiście. O, przecież możesz dać Bergkampa za Rummenigge. To wiesz co ja ci wtedy na to? Rummenigge 93 jest na ławce rezerwowych. Czaisz to? What? W sensie jak? Jak coś takiego się może dziać na początku? Wyobraźcie sobie, że w Ultimate Team na początku dostajecie ikony 93 i dostajecie 5 takich ikon. No przecież no ja was błagam. No przecież to tak jakbym ja w NBA dostał na początku 5 diamentowych zawodników za to, że w poprzedniej wersji miałem 2 galakcji opalów, gdzie galakcji opale na końcu kosztowały po 10 tysięcy. No ja was błagam. Tyle mam na ten temat do powiedzenia. Ale nastawiałem się na to. Wiedziałem, że tak będzie. To jest Konami logic i trudno. Będziemy sobie jakoś tym wszystkim radzić. Od razu chcę spojrzeć też na ranking. Ranking, tak. Z tego co widziałem, to właśnie Bibi gdzieś tu jest wysoko. Ale to dlatego, że ciśnie i to chyba na trzech gwiazdkach, z tego co wiem nawet. No już tam 2 spotkania przegrał. Ja z Bibikiem grałem 2 razy w zeszłym sezonie i raczej na plus dla mnie to było, czy tam 2 albo 3 i no jak graliśmy 3, to na pewno 2 z nich wygrałem. Pamiętam, że z nim akurat sobie radziłem. On grał dla reprezentacji Ukrainy, więc tam mieliśmy ze sobą jakieś sparingi i raczej sobie z nim radziłem, więc
No, od 12 w nocy gościu ciśnie, no tak samo jak znany nam Bocik. Tylko że Bocik jeszcze nie ma swojego ulubionego menadżera, więc niestety nie wygrywa wszystkiego, nawet ma jedną porażkę, no właśnie. I zagrał tylko 16 spotkań, no to tak mało, ja żenada, nie? To, czemu tak mało? No dobrze, jest i też Pata Negra. No to wie się, to jest śmieszne w ogóle, że oni tam cisną od samego początku. Ale jak mają do tego zdrowie, żeby grać tyle spotkań od 12 w nocy, to niech sobie grają. Tu widzę, De Palma coś zagrał, ale to nie musiał wcale dużo grać, żeby ugrać taki rating, bo tam na początku przecież dostajemy bonus, więc tu wszyscy z tej czołówki będą gdzieś obok siebie mimo wszystko. Swoją drogą, przez to możecie też łatwiej trafić na tych kozaków teraz, przez to, że macie podobny rating do nich. No i tu są już w ogóle nikt, których nie kojarzę, więc połowa tych graczy jeszcze nawet nie zagrała. Widzicie, że ani ósmy tam nie było, nie Torito, nikogo. Dobrze, jeszcze sobie sprawdzimy dwie rzeczy. Ile ten odcinek już trwa? 20 minut, to tak akurat. Co my mamy tu z menadżerów? Czy mamy kogoś ciekawego? Santos 433, o panie kochany. Łoj, ma possession game, co tu się stało w ogóle? Czyżby Santosa nie było takiego jak zwykle? O, to ciekawe jest, to jest ciekawe. A zobaczmy, czym oni grają, tak z ciekawości tylko luknę. Czym oni tu grają? Current squad. Jestem prawie pewny, że gra goście na 3 gwiazdki, no mówiłem wam. Zresztą, o proszę, Arsenalem gra. To fajnie. Ale to jest BBK, mówię, to jest spoko koleś. Patrzcie, cały skład Arsenalu już sobie zrobił. Nie wiem, ja po prostu, ja się łapię za głowę, jak to widzę. Ta gra działa od 12 godzin i Bibik już zdążył sobie zrobić cały skład Arsenalu. Czaicie to? No przecież to jest chore, to jest po prostu chore. No ale dobrze. Aha, chyba że nie, no jak? Przecież on nie zrobił sobie całego, on sobie pewnie kupił ten skład w takim razie. No bo jak on by miał to zrobić? I Arteta na tym? Nie, to on musi mieć kupiony ten skład, to przepraszam, tutaj moja pomyłka. To jest na 100% kupiony skład. No dobrze. Niemniej jednak to jest chore, ale okej, okay, to jest skupiony skład. No dobrze, to tu nie mam co patrzeć w takim razie na formacji gra na pięciu. Zobaczmy, czym gra ten nasz kurczę spamer. Czy też kupionym składem? Nie, on gra normalnymi ludźmi. Hulitem na CB-ku, bardzo dobrze. I gra Fischerem. No, to myślę, że oprócz Fischera tu nie będzie jakichś ciekawych propozycji. Dobrze, my to będziemy sobie wszystko dziś na sesji live rozmontowywać. Jeszcze tylko sprawdzę, jaki jest... A, nie ma żadnego challenge capa. A, to niespodzianka. Premiera gry i nie ma co robić? Niemożliwe, nie? No dobrze. Widzimy się dzisiaj o 21. Piszcie swoje trafy i... no i tyle. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Hej, hej.